Radości z kibicowania życzy producent Termano. Termoizolacji klasy A++. Nasi widzowie kochani, Onedranowi, daliście znak sygnał przyjaciołom, rodzinie, że jesteśmy? Wystarczy udostępni Facebook, YouTube, Twitter, strona główna Onetu, aplikacja Onetu, wszędzie. Wsiada dziewczyna, która robi najgorszą kawę, wsiada dziewczyna, która robi najlepszą kawę podobno na świecie, tak? A, podobno. Agnieszka Rojewska, mistrzyni świata baristów. Tak, czyli ty wygrałaś mundial baristów. Tak, no. Powiedz, jak wygrać mundial w piłkę nożną. Wiesz co, właśnie jeden problem, że nie mogłam podpowiadać piłkarzom akurat, bo byłam zajęta. I wszyscy znajomi z Kolumbii pisali mi akurat, że sorry. ale no musieli to zrobić, przynajmniej tam. Jednak. No, trochę tak. Łatwiej zrobić lepszą kawę niż wygrać mecz piłkarski, myślisz? Myślę, że tak. Znaczy, to zależy dla kogo, bo... No właśnie, się zaczyna. Jak już zaczynają się wątpliwości w odpowiedzi gościa, to już jest dobrze. Zrobienia jakby dobrej kawy albo potrzeba przynajmniej dobrych chęci, albo trochę wiedzy. No podstawowe... Każdy z nas robi podstawowych przynajmniej 5 błędów, robiąc kawę rano. Aż 5 błędów? Przynajmniej. Przynajmniej. No dobra, to wyliczamy. No. Pierwszy. Za wysoka temperatura wody. Wody. Tak, okay. Nie może być wyższe niż 95 stopni. A jakość wody też jest ważna? Tak. Dobra. Wiesz, co, jak woda za twarda, za bardzo zakamieniona. Jak spojrzysz na filiżankę kawy i załóżmy, że jest to taka filiżanka kawy przelewowej czarnej, 98,5% to jest woda. Więc jak masz słabą wodę, to masz automatycznie słabą kawę. Dobra. To poczekaj, żebym ja ci też nie rozrzucał tego wszystkiego. Czyli temperatura, mamy za gorąca jakość, woda. No, i jakość wody. No to są dwie później. Potem mamy zła kawa. Dobra. Źle zmielona kawa. Zła kawa z Kolumbii. Tak, oczywiście najgorsza. źle zmielona kawa. Mhm. I zły dobór kawy do metody parzenia. I już. Tak, wystarczy. A dyspozycja dnia, że tak powiem, baristy? No, 6. Ale mam jeszcze 4 do 10. Może być. Jakby, no człowiek jest największą zmienną tak naprawdę w robieniu kawy. Więc w momencie, jak robisz kawę i po prostu ci się nie chce, nie masz ani odrobiny chęci zrobić dobrej kawy. Czyli, Aga, mimo że jesteś mistrzynią świata baristów, ty robisz złe kawy. Tak. Widzisz, wytłumaczyłaś w ten sposób piłkarzy. Oni są najlepsi, mogą być, ale tak, jednocześnie... No nie muszą. No, ale kiedy? Jak jesteś wkurzona, to robisz złe? Możesz mieć złe spadniki i wyjdzie zła, ale tak naprawdę, skoro od ciebie też coś zależy, to... Jak jestem rozproszona chyba najbardziej. Co bo zdarza mi się... Na przykład jak robię kawę... No przecież jak robisz, właśnie wszyscy gadają. To jest tylko jedno wielkie rozpraszanie. Tak, ale bardziej na zasadzie, jak ktoś mnie rozprasza, bo coś mi chce pokazać, w tym czasie, czy jakby odwracam moją uwagę od tego, co mam zrobić, bo można ze mną rozmawiać i ja mogę rozmawiać z kimś, ale jak ktoś koniecznie chce, żebym zrobiła dwie rzeczy na raz, no to już jest niewykonalne. No ty jesteś kobietą, to kto ma robić dwie rzeczy na raz? No, potrafię zrobić trochę więcej, ale wtedy jakby wiem, że jakość kawy spada, nie? Automatycznie. Czyli ty musisz, no ale jednocześnie jest tak, że z baristą fajnie będzie pogadać, nie? I to też jest jakaś wartość, że możemy sobie pogadać z kimś, kto robi nam kawę, ale z drugiej strony to nie podchodzić? Nie plotkować? Nie, oczywiście, nie z baristą trzeba gadać, to jest jego rola. Skupić? To jest jego rola, ale też... jakby, może nie, że rozmowa nie jest z rozproszeniem, nie? Najgorsze jest zmienianie zamówienia w trakcie. Ale co, ktoś mówi, poproszę czarną przelewową za chwilę, a nie, jeszcze by pani sojowego mlekiem, dolała. Z mlekiem, może jednak cappuccino, a dlaczego to latte jest z przelewu, a ja bym to chciał espresso i dlaczego to espresso jest takim małym kółku. Ale espresso jeszcze, nie? W Polsce ciągle i zawsze będzie, nie? Zawsze będzie, tego się nie da wyplenić. To chyba wynika z tego, że tylko w Polsce ekspres ciśnieniowy to jest ekspres. Tak. Bo wszędzie to jest espresso machine i po prostu mamy to espresso i zostanie do końca życia z nami. O Boże, to ładne. To ty masz fajną robotę jednak, co? Tak, śmieszną bardzo. Bardzo zabawną. A ty robiłaś coś innego, czy od małego byłaś baristką? Wiesz co, ja chciałam być wbrew pozorom piłkarzem. No! Dominik, zobacz, jak my dobieramy gości i to jest idealne. Ale zanim nie zostałaś kapitanem żeńskiej drużyny, to... Znaczy, po prostu jakby zdrowie trochę mi nie pozwoliło na tą karierę. To sobie wymyśliłam, że w takim razie będę menedżerem piłkarskim. O. I nawet znalazłam sobie takie studia w Wielkiej Brytanii, są studia o kierunku football management. Mhm. To był warunek, że trzeba rok postudiować w Polsce, potem można jeść na stypendium. Mhm. No i generalnie poszłam na ekonomiczne, żeby ten pierwszy rok odwalić.
Na co mój ojciec powiedział, że na wakacje muszę znaleźć pracę, bo on nie ma zamiaru widzieć, jak leżę na kanapie całe wakacje, oglądam telewizję. No to a ty mówisz, ja pracuję, mecze oglądam, widzę, kogo kupić ja tutaj. Się popakałam w finale Euro 2000, bo wtedy byłam wielkim fanem reprezentacji Włoch, oni wtedy przegrali z Francją po dogrywce i strzelił gola zakontraktowany do mojej ulubionej drużyny Juventusu Turyn, Dawid Trezeguet. Nie, grał w Juventusie, super grał. To jest historia. No, Dawid taki miał taką egipską brudkę. No. To wiesz co, to my zostawmy może tą kawę, to my pogadajmy. Może się okaże, że Brenda Lizaurski w ogóle nie dźwignęli tematu, a ty go dźwigniesz. Co się stało naszym? Nie mam pojęcia. Kawę złupili rano. Może, ale... Mieli niedyspozycję ja dnia z uwagi na kawę. Ja oglądałam mecz z Senegalem, bo akurat byliśmy... Tak. Bo to było przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata Baristów, chyba na dzień przed. Tak. I oglądaliśmy z dziewczynami, moim teamem. I właśnie było na sobie, dobra, to się tak chillujemy, tutaj pijemy jeszcze ostatnie piwko przed tym starciem. Ty pijesz zacznie, piwo? Zacznie, rzadko. No czasami jeszcze. Piwo latte, poproszę. Och, ja robiłam w ogóle, żeby było śmiesznie, to ja startowałam w różnych rodzajach zawodach i na Coffee and Good Spirit, który jest łączeniem kawy i alkoholu. Robiłam właśnie na bazie kawy drinka, który miał konsystencję i smak piwa. Tam też byłaś mistrzem świata? Nie, jestem wicemistrzem Polski. Tak akurat się zmieniło. Ale tam kwestia złego alkoholu po prostu. No, trochę nie doczytałam regulaminu i tego. No i schillować się miałaś, a tutaj przychodzi mecz z Senegalem. Oglądaliśmy to i mieliśmy takie... Kurczę, ten Senegal ma 30% posiadania piłki, ale byli przy bramce więcej razy niż ci nasi. No. Po prostu była bardziej, przepraszam za wrażenie, kopanina niż gra. I ty jako niedoszły menadżer piłkarski, co sobie myślałaś wtedy o naszych? Że należy przełączyć no nie, po prostu jeszcze na szczęście komentarz był holenderski, więc nie wiedziałyśmy, co oni tam mówią. Ale no, ja nie wiem, co im się stało. Przecież oni potrafili tak dobrze grać w tą piłkę, jakby być drużyną. Widzisz. Ale no, pamiętaj, że powiedziałeś, że ty też robisz złą kawę czasem. Tak, robię czasem złą kawę. Więc wiesz, może oni po prostu podali... Znaczy ja nie powiem, ja popełniłam w pierwszej rundzie Mistrzostw Świata Baristów, popełniłam błąd. A sędziowie zauważyli? No, nie skończyłam pierwszej rundy na pierwszym miejscu, tylko na trzecim. Bo w piłce nożnej masz szansę, że nie zauważą. Nie, tu zauważyli. Znaczy, kwestia jest taka, że to był błąd techniczny, miałam różny czas parzenia się espresso. Espresso, proszę cię, w Polsce expresso, jesteśmy. Przepraszam, tak, espresso. I przez to może mieć diametralnie różny smak. Przez to mój opis nie będzie się zgadzał z tym, co było w filiżance, przez co mogę dostać bardzo niską punktację. A jaki opis? Bo ja muszę opisać każdą kawę, którą podaję. Tak jak wino smaku. Się opisuje, że tam... No, troszkę inaczej. Bukiet, tu taniny, nie, długo się wypełnia. Tak, to nie. Mamy trzy rzeczy, które musisz opisać. Musisz opisać intensywność smaków, czyli intensywność kwasowości, słodyczy i goryczy. Tak. No i ja opisywałam, że moja kawa będzie miała średnią kwasowość, średnią słodycz i troszeczkę poniżej średniej goryczy, że ten balans będzie jakiś tam w miarę zachowany i że będzie charakteryzować konkretnymi smakami. Czyli wyczują w espresso nutę pomarańczy, brzoskwini i śliwki i będzie aftertaste bergamotki. Body będzie średnie. To jest taki nasz bełkot. To jest taki nasz bełkot. I zobacz, ale ile ty się nagadasz, żeby opisać kawę, a Polak przyjdzie i powie espresso. Tak, a potem jeszcze powie, że kwaśne niedobre. Kwaśne niedobre. I w ogóle gdzie jest ta bergamotka? Co to jest? Po pierwszym co to jest? Jarmuż to ja rozumiem, ale gdzie jest bergamotka? Nie, ale znam takich, co robili kawę z jarmużem, co jest dość dziwne. No wiesz, w Warszawie to jest nie dziwne, to jest poszukiwane. Wiem. Bywam tutaj wbrew pozorom dość często, bo pracuję czasami, jakieś szkolenia robię. Ale gdzieś tam faktycznie ten rynek jest zdecydowanie inny niż ten nasz w Poznaniu. A w Poznaniu ile kosztuje taka średnia, no to jest normalna kawa, no małe ekspreso, ile kosztuje w Poznaniu? Bardzo podobnie, wiesz co, 7-8 zł. Dobra, a małe latte w Poznaniu ile? Gdyżkę 12. Czemu tak kosicie na tej kawie? Macie tam marżę niesamowitą. Jest duża marża. Największa marża w gastronomii jest na kawie i na lodach. A alkohol? No też, ale to już nie alkohol, twoja alkohol, no to już nie moja. Kawa i lody. Kawa i lody. Na lodach jest wyższa. Ale też jest kwestia bardzo często wbrew pozorom. O, na przykład tutaj mają najnowszą kawę świata w tym czymś. Można zaleźć pracę stówkę. Ale bo tutaj masz ulicę, no ona decyduje, ale nie, wiesz. To jest po prostu jakby jest taka kawa, niestety. Aha, ty mówisz najdroższą kawę w sensie filiżanka. Jakości. A, no. Nie, to nie jest jak wysoka jakość. To jest po prostu marketing i filiżanka kosztuje stóweczkę za espresso. Czemu? Zwana kopiluwak, nie wiem, czy słyszałeś. No, słyszałem. Ale może nie to jest kupuj. Tak. Też słyszałem, żeby nie kupować, natomiast, ale od ciebie, no to. Czemu miałbym za stówkę nie kupić od mistrzyni świata?
No, ja przynajmniej się nie oszukam, nie? A kopilówek to jest trochę... No, jeśli ja zapłacę ci stówę, a ty nie zrobisz... Ale skąd ja będę wiedział, że to jest taka mistrzowska kawa, a nie, że to jest właśnie taka, wiesz... Ja się na tym za cholerę nie znam. Musisz mi zaufać. A, no właśnie. Jest kwestia zaufania. Niestety, niestety w gastronomii bardzo dużo daje kwestia zaufania. No dobra, i wracasz jako mistrzyni świata baristów i co możesz zrobić? Możesz otworzyć własną kawiarnię? Już miałam. I zbankrutowałaś? Nie, wiesz co, nie, sprzedałam ją, bo okazało się, że odkąd zaczęłam wygrywać mistrzostwo... O, dobry film. Właśnie, no ja nawet nie wiem do końca, jak to wyglądało, więc no zaskakują, zaskakują się. Mnie takie, zaskakują mnie takie te filmy jeszcze ciągle. Dobra, generalnie... Miałaś, miałam, ale jak zaczęłaś wygrywać mistrzostwa? No to zaczęłam więcej szkolić. Ludzie po prostu chcieli się ode mnie uczyć, przez co ja jestem w sumie 7-krotnym mistrzem Polski, zanim wygrałam mistrzostwo świata. Więc ludzie chcieli się ode mnie uczyć, więc zaczęło się dużo podróżowania. I po świecie, i po Polsce. I kawiarnia to jest taki biznes, że musisz tam być. No, musisz fajnie być by było. Znaczy klienci chcieliby, żebyś była. No. Tak, no. Bo ja przyszliśmy do pani mistrzyni, a pani mistrzyni nie ma. Kiedy będzie? W listopadzie. Ale ściąga najlepszą kawę z Kolumbii. Tak. Tak, z Kolumbii. Z Kolumbii akurat, no kawę trochę wiem, ściągnie z Kolumbii i tam jeszcze przy okazji. Nie, żartując, ale wiesz co, a gdzie jest najlepsza kawa na świecie? Gdzie rośnie? Zacznijmy od tego, że to jest bardzo subiektywne. Najwyższej jakości kawa, wbrew pozorom, rośnie w Kolumbii w tym momencie. To jest Kolumbia, Panama i Etiopia. To jest takie, wiesz, bardzo wysoko jakościowe ziarno stamtąd można ściągnąć. Panama w ogóle, przez to, że oni są uznani z uprawiania bardzo charakterystycznej odmiany botanicznej, która się nazywa geisha. Nie ma nic wspólnego z Japonią. Tak, ale słyszałem, że tam to jest coś hitowego. Znaczy, to jest też tak, że po prostu geisha nie musi być świetna. Nie? To tak jak whisky, nie? Nie każda nie wiem, ale ufam ci. Nie każda jest świetna. I tak samo też jest z, nie wiem, z jakimś jedzeniem. Możesz pójść do najlepszej restauracji świata, ale po prostu ci nie będzie smakować. Geisha jest bardzo charakterystyczną kawą, jeżeli chodzi o konsystencję i smak. I ona jest super delikatna, super owocowa, ale też nie zawsze się sprawdzi. Czyli musisz ją dobrze zrobić po prostu, musisz ją dobrze zrobić, ale poza tym też musisz mieć ten dobry surowiec. Bo to, że masz geisha z Panamy, nie będzie oznaczało, że to jest super dobra kawa. Czyli w ogóle inwestowanie w kawę też musi być ryzykowne, no bo ty idziesz, ktoś ci tam podaje, ty myślisz sobie, okej, okay, ale kupujesz przecież tony tego, więc możesz... Tak, ale jakby kontrakty wyglądają w ten sposób, że jak już wybierasz ją, to oczywiście ją próbujesz. No. Oceniasz, jakby zgadzasz się na kawę. Kontrakt wygląda w ten sposób, że jeżeli towar, który do ciebie przyjdzie, różni się od próbki, którą dostałeś do próbowania, masz prawo zwrócić. Okay. Więc to jest jakby... A ty umiesz tą geiszę zrobić tak, żeby smakowała? Da radę. No dobra, to geisza jest okej. W ogóle kawy z Kolumbii są bardzo wysokiej jakości przez to, że sam kraj bardzo wysoko zadbał o jakość uprawy. Jest też bardzo dobrze doinwestowany przez jakieś większe koncerny. Kawowe? Tak. Znaczy nie tylko kawowe, ale w ogóle tak, że farmerzy dostają więcej pieniędzy. Tam mają ten Instytut Café de Colombia i on też dba o to, żeby kawa była bardzo wysokiej jakości. Także niestety kawy kolumbijskie dla nas są wysokiej jakości i bardzo wysoko rosną. Aga, a powiedz, kawa, jak już ktoś cię prosi, żebyś mu tam wlała mleko, to jest bezczeszczenie, czy nie? Nie. Na mistrzostwach baristów podajemy 3 rodzaje drinków. A widziałeś Włocha, który chce jednak, no wiesz, Włoch, który zamówi, a w ogóle jest... Zamówi, ale rano. Ale jest tak, że to dalej oni są w Europie mistrzami, czy nie? Nie, on nigdy Włoch nie był mistrzem świata. Raz był w finale. Nie, to jakby oni mają super kulturę rozbudowaną. No. I my mamy to takie wrażenie, że we Włoszech jest taka zdecydowanie najlepsza kawa. Najlepsze ekspreso jest we Włoszech. Najlepsze ekspreso jest we Włoszech. Wiesz dlaczego? No. Bo pijesz na wakacjach. No, nie wypijesz dobrego ekspresu, jak musisz iść na 7 rano do pracy. Od razu po prostu percepcja tego, że musisz iść do pracy jest taka, no, że kawa od razu jest gorsza. Nie masz tak, że kochasz swoją robotę? Dominik ja tak ma, ty tak masz, ja tak uwielbiam swoją robotę. No. Pod warunkiem, że nie muszę wstawać przed 10. Ja już widzisz, czyli jednak jesteś gwiazdą, już nie wstajesz przed 10. Nie, to a na swoim początku... To już za 2 lata. Ale ile kaw dziennie wypijasz? 20-30. I żyjesz? No, mam niskie ciśnienie. Cały czas masz niskie ciśnienie jeszcze? Cały czas. Na początku mojej pracy, na początku mojej kariery w kawie, to pracowałam... w kawie? Dobre. No, trzeba sobie się dowartościować trochę, nie? Pracowałam na dworcu w Poznaniu, w kawiarni. To musiałam wstawać o 3.40, żeby o 5.00 być w pracy. 3.40, okej. Okay. No. Troszkę było ciężko. Pierwszy raz pamiętam, ustawiałam budzik i mój budzik ma bardzo taką niemiłą cechę, bo pokazuje, jak długo będziesz spać. Mm-hmm. Ustawiam budzik, on pokazuje, pozostało ci 2,5 godziny snu. Myślisz sobie, hura. A dają takie, o co?
było śmiesznie. Ale potem się jakby człowiek zaczął przyzwyczaić, po prostu chodził latem spać od 20. Idealne. No. Twoje przyjaciółki mówiły, Boże, jaka ty jesteś porządna. Tak, no. A jaka imprezowa. I ta miłość do kawy przyszła od razu? Nie. Moja pierwsza kawa to w ogóle miałam 16 lat i wypiłam rozpuszczalną 3 w 1 tylko dlatego, że musiałam się uczyć do... Ale to był hit właśnie, 3 w 1, było coś takiego. Tak, było. Sypałaś jest... z czegoś takiego, nie wiedziałaś co dokładnie, ale... Ale w Niemczech jest 7 w 1, tylko nie wiemy co to jest to 7. Wiemy, że jest 7 rodzajów kawy. Jest kawa, cukier i mleko, oczywiście to, ale pozostałe 4 składniki są nam nieznane, ale widzieliśmy 7 w 1. 7 w 1. No. Dobra. No i piłaś tą rozpuszczalną, pomyślałaś sobie, Boże, jaka lura, to będę robiła lepszą kawę, tak? Nie, właśnie zatrudniłam się przez przypadek i tam się okazało, taki się pojawił kolega, z którym potem tą kawiarnię miałam, ja narysował na kawie. Ja mówię, ale cwaniak, nie? Przyszedł, narysował misia i tutaj zagwiazdorzył. No i tak było na początku, ale potem zobaczyłam, że coś takiego mi trochę wychodzi. Jak zaczęło mi wychodzić, zaczęłam oglądać YouTube. Po 2,5 godzinach snu to różne rzeczy mogą wychodzić, rzeczywiście. Nie, tak? Po 6 miesiącach zaczęło, żeby było śmieszniej. Zaczęłam oglądać sobie YouTube'a, że to faktycznie ludzie rysują i że można coś z tym zrobić. Ale rysujesz mlekiem czy tak, czym? Tak, mlekiem. No. Okay. Jestem drugim wicemistrzem świata w tym i w tym roku jadę na mistrzostwa świata. W rysunkach, na kawie. A widziałaś te takie prostsze rozwiązanie, że możesz tak bierzesz? Tak, taki szablonik. I sypiesz. Tak, wiem, to też czasami stosuję. Zresztą najfajniejsze jest to w klientach. Tak. Co mnie zawsze mega rozbawiało. Bo jak rysuję, to rysuję przed nimi. Także tak jak teraz się tak. Chciałbym po prostu ty patrzysz, jak rysuję. A ja gadam do ciebie, ale ty przecież nie możesz patrzeć. No, rysuję normalnie. Ale co rysujesz? Ja ci mówię, co bym chciał? No, aż tak dobrze to nie. Ale różne rzeczy dziwne potrafię rysować. I stawiam, wiesz, rysuję, stawiam filiżankę przed klientem i najpierw jest takie, o, a tu ma pani taki szablonik, a ja, nie, tak. Jestem mistrzynią, tak, kochany, wiesz? Tak, ale najpierw po prostu patrzą, jak to robisz i na końcu jest takie, a tu ma pani taki szablonik, ja, tak. No ale co tam rysujesz, słonia? Wiesz co, mogę narysować misia, mogę narysować a człowieka. A pandę byś narysowała? Tak, bez problemu, rysowałam jakieś pandę. No to dobra, to ja do córki poproszę pandę. Mam gdzieś na Instagramie, narysowałam pandę. A dzieci mogą pić kawę? Wiesz co, espresso ma mniej kofeiny niż szklanka chyba. Espresso, ty się nie nauczysz. Espresso, przepraszam. Nie, wiem, ja mam to samo na szkoleniach. Ciągle powtarzam, że to inaczej. Ma mniej kofeiny niż puszka coli i szklanka herbaty. Okay. Więc jeżeli to jest jakieś cappuccino latte... Nie, a poza tym, jeżeli ty mówisz, że pijesz ile tam? 20+, no i w ogóle wiesz, i żyjesz, to... Jak to się dobrze rozłoży w czasie, a nie naraz, luzem. Nie ma problemu większego. No tak, od 3 nad ranem do 20 tam. Trochę tak, trochę można. Ale ty z mlekiem, czy nie? Różnie. I się nie ograniczam, nie? Tutaj u was w redakcji piłam jedną kawę. Ale i co? Kto ci robił? Ala? Wiesz co, nie pamiętam mnie. Łysy chłopak, czy taka dziewczyna? Nie, dziewczyna, wiesz, chuda dziewczyna. Ale ruda, taka w kręconych włosach, tak. Cudowna, no to są bliźniaczki, siostry. I wyszła jej ta kawa, czy nie? No, dobra była, wypiłam tak? Całą. No nie, no bo musiałaś, nie? Bo chciałaś się obudzić, czy co? Nie, to ja jestem... Nie będzie przykro, ona i tak nie będzie baristką, ona idzie w filozofię. Już rozmawialiśmy na ten temat, że całkiem okej. Ale generalnie nie jestem... Daleko mi do takiego chodzenia do kawiarni oceniania. A właśnie chciałem cię o to zapytać. Myślę, że jesteś taką hejterką. Wiesz, dzisiaj jest modne w Polsce być hejterem. Nie jestem Magdą Gessler. Poproszę ten ciak i wypluwasz. Tym patrzysz na jej, jest takie, no ja tego nie będę pić. No ale te takie, zwykle powstają takie listki, nie, na koniec. No, rozeta. No to robią, nie? Potrafią to zrobić. To jest wbrew pozorom dość trudne, ale potrafią. Dobra, wiele to rozetę potrafią zrobić. A bo wiesz, w Polsce jest też za barami, w sensie w kawiarniach coraz więcej Ukraińców. Ukraińcy, nie chodzisz, tak nie testujesz? Myślisz sobie, kurczę. Wiesz co, oni przychodzą do mnie na szkolenia i oni wbrew pozorom... Trochę serca wkładają. W Ukrainie mają, wiesz co, mają tą kulturę robienia kawy. Znam kilku takich ukraińskich baristów, którzy naprawdę są zajarani tematem. Wydaje mi się, że po prostu przyjechali do nas, tak, żeby lepiej zarabiać. Jasne. Natomiast ja wczoraj w nocy wracałem z Amsterdamu, gdzie ty wygrywałaś te swoje. Natomiast tam też, tam oni kawowo są bardzo, bardzo fajnie ogarnięci. Holendrzy są najwięcej kawy na świecie piją. No właśnie, poza Finami chyba. Nie, właśnie wyprzedzili ich. A, okej. Okay. Właśnie Holandia jest teraz na pierwszym miejscu, oni mają tam chyba 12-13 kg. Na głowę w ciągu roku, my mamy tylko 3,5. Tylko, że to, bo ona jest dobra, nie? Jak masz coś dobrego, no to chcesz pić tego więcej po prostu. Gdzie nie usiądziesz, w cudzysłowie w byle jakiej kawiarni, ale jest coś takiego. W Sydney z kolei widziałem, jest też tak, że żadna sieciówka się nie przyjęła. Jak już jest sieciówka, to ona ma 3 oddziały, a to nie jest dużo na sieć. I okazuje się, że na każdym rogu masz, a tu Irańczyk prowadzi, a tu Polak, a tu ktoś jeszcze inny i po prostu są wszędzie tłumy, bo ludzie, i w Polsce to też widać dzisiaj, nie? Że jest taka jakaś nagle fajna zajawka na kawę, nie? Jest kultura tego, rośnie. Ale wiesz, co jest najlepsze? Że w Sydney, czy w Melbourne, w ogóle w Australii, to jest też taki, pokazuje, ile jeszcze my możemy zrobić na tym rynku. Bo dużo firm, z którymi ja tam gdzieś rozmawiałam,
oni nie sprzedają kawy do lokalu, który miesięcznie robi mniej niż na przykład 100 kg. 100 kg w przypadku polskiej kawiarni to czasami jest pół roku. Oni mówią, że normalnie między 6 a 10 to 6-8 kg. Wow. To my, dobra polska kawiarnia, jak robi 2 kg dziennie, jest naprawdę super. Tylko wiesz co, bo też chyba w ogóle biznes dzisiaj tak się układa, a ten kawiarniany chyba też tak, że idziesz tam, gdzie spotkasz człowieka, na którym ci zależy, który da ci fajną emocję. Nie zawsze idziesz po kawę, idziesz po jakąś historię, po jakąś rozmowę, po jakąś emocję też, nie? Prawda. Więc jak ciebie nie ma przez parę miesięcy, no to ja już do ciebie nie chodzi. Ja pamiętam te czasy jeszcze, wbrew pozorom, w siedzibce, jak się zwierzali. Tak, ale... I pani Agnieszka, rano mnie znowu zdradził. Tak, jest, rano przychodzą na zwierzania i to nawet nie pytają się, czy chcesz tego słuchać, tylko po prostu, od razu. Jest czasami gorzej niż z barmanem, bo jak jesteś barmanem, to przynajmniej można ich kupić. No, albo, no nie? Tak. A tutaj w przypadku kawy to... Ty jeszcze ich rozbudzasz. Tak. Niech pani wypije jedno espresso i powie, no i co on tam jeszcze złego ale zrobił. Ale gorzej, a bo jeszcze... A ci też? Tak, o jest. No właśnie. Oni więcej, oni plotkują więcej, oni gadają więcej przy barze. Ale podrywają cię, nie, po prostu gadają. Znaczy, jak gdy narysuję serce, to potem jest takie, a to dla mnie? A ja mam takie, tak, ale od kolegi. I nagle, o nie, to nie, ja dziękuję. Proszę to zmazać. Tak. Ten szablonik proszę zabrać. Także to są śmieszne sytuacje właśnie takie z Zawaru jeszcze. Też często jest tak, że jak wiadomo, gdzieś tam coś wygrywam, no to klienci przychodzą i proszę mi zrobić tą najlepszą kawę. No mówię, no dobrze. Nie stać cię. Ale zawsze mówię, no dobrze, ale nie wiem, czy pijesz tą kawę z mlekiem, czy bez, żeby tobie smakowało, bo jestem w stanie zrobić dobrą i taką. I pada to, nie, to najlepszą. Ja mówię, no ale jak nie lubisz kawy? Nie, no obojętnie. No dobra, no to potem podejmujesz tą decyzję i najczęściej oczywiście nie trafiasz. Nie trafiasz, albo z mlekiem, albo z cukrem, albo coś i jest takie, no wszystko było okej, ale w sumie to nam trochę nie smakowała. Bo ja normalnie piję z mlekiem. No, widzisz? No i kto ci dał ten dyplom? No nie wiem. A cukier to jest też bez czyszczenia, czy nie? Znaczy cukier... Dużo przykrywa po prostu, nie? Bo jak ma mieć gorycz, to jaką ma gorycz? A, właśnie, nie powinny być gorzkie. Powinny być? Nie powinny być gorzkie kawy. Kawa powinna być, w sumie mieć taki profil owocowy bardziej. Kawa jest owocem. No niby ona tak. Ona powinna smakować ją bardziej owocowo. I te wysokie jakości kawy tak smakują. Tylko też musisz zwrócić uwagę na to, że jak kawa jest kwaśna, to ona może być kwaśna w dobry i w zły sposób. Bo w dobry sposób, tak jak jest truskawki, maliny, jagody, one są delikatnie kwaskowe. I to jest dobra kwasowość. Ale też masz ocet. Na przykład, czy nie wiem, czy gumę szok, czy niedojrzałe owoce i to jest zła kwasowość. I ta kwasowość wynika z błędu albo... Uprawy, tak? Może być błąd uprawy, może być błąd palenia, może być błąd baristy. Jeżeli ta kwasowość się pojawia i ona jest jakby taka ściągająca i po prostu ślinianki ci szybciej pracują i zostawiają taki zdryk, to źle. Ale jeżeli ona jest kwaśna, ale takie na zasadzie zastąpuje trochę, jakbym dołożył sobie do tej kawy, nie wiem, łyżeczkę konfitury tam truskawkowej, to jest dobra kwasowość. Okay. Natomiast widziałem takich wariatów z twojej branży, którzy właśnie mówią, że najważniejsze i tak jest zmielenie je odpowiednie, bo jak w młynku są złe, co wy tam macie w tym taki, tak, i że w ogóle ceramiczne rzeczy wydają na młynki po 1500 zł, bo inaczej mówię, że wariaci. Ale że bez tego to kompletnie jesteś w stanie tak zniszczyć sobie ziarno, nawet jak jest dobrze wypalone, że jak ją źle zmielisz, to szlagią trafia. Tak. I żaden barista, żadna Agnieszka mistrzyni tego nie uratuje. Nie, to nie da rady. Znaczy jakby to jest... jest jakby kucharz miał tępy nóż. I teraz masz... żarna, jeżeli są... Nie muszą być ceramiczne. Bo tak naprawdę to jest trochę mit, że ceramiczne... Oczywiście wiadomo, z fizyki to się zgadza. Żeby ceramiczne żarna się nagrzały, potrzeba, żeby silnik dłużej pracował i tak dalej. Ale żaden młynek nie robi takich ilości kaw ceramiczny czy stalowy, żeby się tak nagrzał w takie temperatury, żeby to miało znaczący wpływ. Ale fakt faktem, w zależności od tego, jak jakości masz młynek, no to jesteś w stanie kawę zmielić równo. No bo kawa nie jest jako ziarno, nie jest równa, więc jak ją zmielisz, to ona nie będzie zawsze miała równych drobinek. A chodzi o to, żeby ten rozstrzał był jak najmniejszy. Wtedy wlewając wodę, te, które zmieliły się na trochę grubiej, nie będą tak znacząco wpływały na smak, jak te, które zrobiły pył. Nie? I teraz jak masz młynek nożowy, który po prostu tnie, no to tak może... Panowania żadnego. Żadnego. Tylko pani Agnieszko, tak sobie myślę, że jest pani straszna jednak, bo ludzie, dla nich przed spotkaniem z tobą to było proste. Oni idą, zamawiają sobie to swoje legendarne espresso i już, tak? Oni mówią kawa, a ty zaczynasz opowiadać o tym tak, że
To nie powinno. A szczególnie takie rano. Pytanie. Nie, ale że rano masz na wieczorem, jak idziesz do baru, to sobie możesz z tym barmanem gadać i gadać, bo masz czas, a rano nie masz czasu, więc tak naprawdę wszystko jest w pośpiechu. Do mnie przychodzą, mówią kawa, dawaj. A ty zaczynasz o tym mówić tak, że się okazuje, że trzeba szukać tam jakiegoś smaku, jakiejś kwasowości, jakiejś. Co tam jeszcze było? Bergamotki. Uwierz mi tak, jak przychodzisz do mnie rano na kawę, dostajesz dwa pytania. Czarna czy z mlekiem i duża czy mała. I dostajesz kawę. W tym tempie? Tak. Jestem w stanie zrobić 4 kawy w 2 minuty. 4 dobre kawy w 2 tak. minuty. I na zasadzie, ja też wiem, że ta wiedza, którą ja mam w głowie, nie jest powszechna. Mhm. Więc dopóki ktoś nie zapyta i nie chce tej wiedzy dostać, no to ja go nie będę tym męczyć. Bo to, no po co? No ale gdzie mam? Przecież jak ciebie nie ma cały czas. Gdzie teraz znaleźć? Jestem, nie? Znaczy teraz to trochę niestety się zacznie szaleństwo, bo no, tego zwycięstwa nikt się nie spodziewał. Kto kpił wczoraj na Twitterze? No, się zaczynają wywiady, autografy. Wizyty w zakładach pracy, autografy, znaczy, selfiaczki. Mój telefon nie milknie od soboty, ale to się w Polsce nie spodziewał nikt, łącznie ze mną. To jest całkiem spoko miejsce. Tutaj, tak? No. Dobra. Dominik, zanotuj, to jest Coffee. Oni mają skarpetki nawet, GoRo jest. Dobra, to jest Chorza. Jestem z kawałkiem. Dobra. I nikt się tego nie spodziewał i teraz też wiem od pozostałych mistrzów świata, którzy już mnie się ze mną skontaktowali, że teraz jakby bardzo dużo się może w moim życiu wydarzyć. Czyli tak, zaczniesz wreszcie zarabiać jakieś normalne pieniądze, wreszcie będziesz miała pierwszą klasą, będziesz latała do Kolumbii po kawę. Boże, chociaż ekonomii premium. Daj spokój, po co ci na nogi, jak ty masz, ty tutaj masz najważniejsze, ale otworzysz swoją znowu? Czy jakąś? Jeszcze taki był plan. Był taki plan, że jak wygram, to otworzę. A potrzebujesz inwestora? Chętnie, nie mówię, że nie. Dobra, to tak, ja ci powiem, że bardzo bym chciała, bo ja strasznie lubię kawę do ludzi. Ale musisz w Warszawie ją otworzyć, czy gdzie, żeby to miało sens finansowy? Wiesz co, Warszawa to jest ostatnie miejsce, w którym otworzyła. Tu już rynek jest nasycony, wiesz? Rynek jest bardzo nasycony i tutaj jest bardzo ciężko. No ale to jest też blaza taka, że jak nagle przyjdziesz i otworzysz coś fajnego, dobra, to oni przyjdą. Dobra, otworzymy dwie, no co za problem. Dokładnie. No to gdzie, w Poznaniu? Poznań albo Trójmiasto. Poznań generalnie... A Kraków? O, wiesz co... No powiedz coś ciepłego o Krakowie. Powiedziałaś o Warszawie, coś ciepłego teraz o Krakowie. Ja bardzo lubię Kraków, jak pod takim względem, ale też jest to dla mnie rynek... Bardzo rzadko bywam, więc to było dla mnie bardzo duże wyznanie. Dobra, czyli zostaje Poznań, ale w Poznaniu to, wiesz, tam ktoś przychodzi i tak odwraca tą złotówkę, mówi, no nie wiem, nie wiem. Wiem, też tak robię. Nie, wiesz co, to się to na szczęście trochę zmieniło. Są trochę bardziej jakby skorzy ludzie, żeby zapłacić za dobrą kawę pani zapłacę. I za dobre jedzenie. Widziałem też panią w tym Onet rano. No, tak. Zapłacę. Przekonała mnie pani, że pani się zna. A skąd masz tą wiedzę unikalną, o której wspomniałaś w sobie? Czytasz, jeździsz, patrzysz, uczysz się od innych? Jestem samoukiem, bo jak ja zaczynałam, to nie było szkoleń. Ja się musiałam nauczyć z internetu, metodą prób i błędów. A, tak, ja się uczyłam rysować z YouTube'a. Tam są ciągle moi idole dzieciństwa na YouTube gdzieś, nie? Fajnie. Aga, bardzo dziękuję za spotkanie. Niech się wszystko fajnie udaje i obiecaj, że jak już będzie... Zresztą pewnie dasz świat sygnał, że ta kawiarnia powstała, tak żebyśmy mogli wpaść tam i posmakować, dobra? Dzięki. Agnieszka Rojewska, mistrzyni dzięki świata baristów. A dzięki, tak się żegnacie, no tak, dobra, nie ma sprawy. Tak. Wszystkiego dzięki dobrego. No, dziękuję ci bardzo. Dnia. Wzajemnie. Pa, pa. Radości z kibicowania życzył producent Termano, termoizolacji klasy A++.